Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj bez przedługiego wstępu zapraszam was na test świeżutkich nowości. No powiedzmy, że większość tych kosmetyków to nowości najnowsze z najnowszych, także jeżeli jesteście ciekawi, jak sprawdzą się w akcji te kosmetyki, to koniecznie ze mną zostańcie. Oj, powiem wam kochani, że już dawno nie nakręciłam tak szybkiego, sprawnego wstępu, aż sama siebie nie poznaję, ale wiem, że będę miała dzisiaj do przetestowania kilka naprawdę ciekawych kosmetyków i będę się rozgadywać, także chcę, żeby ten filmik mimo wszystko nie był najdłuższy na świecie. I zaczniemy, słuchajcie, od makijażu oczu dzisiaj, dlatego że będę miała dzisiaj do przetestowania podkład, którego nie jestem pewna, nie wiem jak mi się sprawdzi, możliwe, że mi się absolutnie nie sprawdzi, dlatego że jest dedykowany cerom raczej tłustym i mieszanym. Ja, tak jak wiecie, mam cerę normalną w kierunku suchej i jest to właśnie ten dosyć kontrowersyjny podkład ze Smashboxa Studio Skin Full Coverage. Ja mam go w odcieniu 0.3, czyli jest to odcień jasny, neutralny. Jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi, ponieważ ma mieć bardzo mocne krycie i dosyć matowe wykończenie. Ja nie będę dzisiaj w tym makijażu siedzieć nie wiadomo jak długo, dlatego że jest już późno, moje dziecko dopiero co poszło spać, więc ja mam czas nagrywać. No ale będę w stanie powiedzieć wam, jakie jest moje pierwsze wrażenie odnośnie wszystkich tych produktów. Tak jak widzicie, na powiekach mam już bazę. To jest oczywiście baza P. Louise. Pytacie mnie często, jaki odcień mam tej bazy. Jest to numerek 01. No i cóż, dzisiaj testujemy ekscytującą paletkę, która przyszła do mnie, słuchajcie, wczoraj kurierem. I jest to paletka Huda Beauty. Kolejna kosmiczna paleta. Nie wiem, co te marki mają teraz ostatnio z tymi kosmicznymi sytuacjami, no ale teraz wszystkie palety, wszystkie niemalże kolekcje są takie właśnie kosmiczne. No i jeśli chodzi o tę paletkę Huda Beauty, to prezentuje się w środku tak. Zobaczycie ją pewnie również na zbliżeniu. Powiem wam szczerze, że na zdjęciach nie wyglądała absolutnie obiecująco. Nie podobały mi się te wypłowiałe kolory. Na żywo wygląda to lepiej. Wydaje mi się, że zamysł był taki, żeby stworzyć paletę trochę kolorową, ale jednocześnie użytkową. No i generalnie mam wrażenie, że jest to paletka niby z takim kolorowym twistem, ale nadal bardzo bezpieczna. Natomiast bardzo podobają mi się te metaliczne odcienie. Są dosyć unikatowe, kiedy sobie je leciutko swatchowałam, co może jest nawet widoczne. No i jestem ciekawa tej palety, bo generalnie nawet mi się podoba. Także jeśli chodzi o te duże paletki, to jest to już duże wyróżnienie, ponieważ tak jak wiecie, ta New Nude mi się nie podobała. Poprzednia, czyli ta taka pomarańczowo-fioletowa Desert Dusk, czy jakoś tak, nie podobała mi się, dlatego że była zbyt sucha. Ta pierwsza Rose Gold była ok, no ale też bez większego szału, także ja tych dużych paletek z Hudy raczej nie uwielbiam, a ta jest całkiem ok, także niesamowicie ciekawi mnie jakość tych kosmetyków, także już nie gadajmy, zbliżam was do siebie i rozpoczynamy zabawę cieniami. I wraz z paletką w paczce PR-owej przyszła mi również kolekcja pędzli z okazji premiery właśnie tej paletki. Są to trzy pędzle dwustronne, także też będę ich dzisiaj trochę używać, chociaż nie zapowiadają się jakoś wybitnie dobrze i generalnie te pędzelki z Hudy są takie przeciętne, ok, ale bez szału. I nie wiem, czy jest to widoczne, ale w mojej ocenie kształty tych pędzli są takie niedopracowane, nie da się nimi zrobić takich super ekstra dokładnych makijaży, może w szybkiej pracy, takiej niezbyt starannej mogą się sprawdzić, ale kiedy chcecie zrobić coś już bardziej przemyślanego, dokładnego, to możecie mieć z tym problem i tak jest z pędzlami tak naprawdę wszystkimi z Huda Beauty. Plusem jest jednak to, że są to pędzle syntetyczne, więc możemy ich używać również do kremowych konsystencji i świetnie się dopierają, ale nie gadajmy o pędzlach, bo nie ma tak naprawdę o czym zbyt dużo mówić. Użyję jednego z tych pędzli i będę aplikować matowy beż pod łuki brwiowe. Jak na moją karnację w tym momencie jest troszkę za ciemny. Nie wiem, czy widzicie to przyciemnienie, ja widzę nawet w podglądzie. No ale będę musiała to jakoś przeżyć. Jest dla mnie za ciemny i taki trochę zbyt brzoskwiniowy. O mamuniu, zamiast rozjaśnić to on mi przyciemnił przestrzeń pod łukiem brwiowym. Wygląda to dosyć zabawnie, ale lecimy dalej z tematem. Jeśli chodzi o konsystencję, to jest całkiem fajna, taka aksamitna. I moi drodzy, chyba przejdę jednak do moich sprawdzonych pędzli, dlatego że te schudy są tak dosyć chaotycznie poprzycinane, duże, więc nie będą absolutnie precyzyjne, a chciałabym zrobić ten makijaż w takich warunkach, jakich robię zawsze. No i cóż, przejdźmy do kolejnego cienia. I na załamanie mam ochotę nałożyć może tę lekko różową historię? Przyznam wam szczerze, że jak patrzę na tę paletę, to nie jest to paleta, która inspiruje mnie do jakichś super ekstra kolorowych makijaży. Raczej widzę ją w takich sytuacjach codziennych, do szybkiego makijażu, więc no, będę używać tych cieni tak, jak serce mi podpowiada. Jeśli chodzi o ten cień, to ma bardzo przyjemny ton, świetną formułę, jest fajny, jedwabisty.
Także podoba mi się to. Szkoda tylko, że ten beż jest taki brzoskwiniowy. Użyję teraz odrobinki tego jasnego, pastelowego fioletu i nałożę go ponad załamaniem wewnętrznej części mojej powieki. I wprawdzie ja już nałożyłam tutaj wcześniej ten róż, ale mam ochotę to troszkę tutaj ochłodzić. Pięknie łączą się te cienie, naprawdę podobają mi się. I pomimo tego, że kolorystyka tych cieni wydaje mi się taka nieco wypłowiała, no to nie można im odmówić, że świetnie się z nimi pracuje. Zewnętrzne kąciki potraktuję teraz czymś nieco ciemniejszym. I tak jak widzicie, cały czas korzystam z jednego i tego samego pędzelka i to jest Hakuro J503, świetny, precyzyjny pędzelek do rozcierania cieni. Super jedwabiście się aplikuje, naprawdę. Cieniowanie przebiega naprawdę bardzo gładko, ale mam ochotę jeszcze wzmocnić zewnętrzne kąciki, także użyję najciemniejszego cienia z tej palety. Czyli jakbym to miała tak określić, to jest to taki wypłowiały, przybrudzony fiolet. Rozciera się te cienie jak marzenie, uwielbiam to. O matko. Nie wiem, jakby się to rozcierało tymi dużymi pędzlami z Huda Beauty, tymi kulfonami, ale tym z Hakuro marzenie, bajeczka. Teraz na powiekę ruchomą nałożę odrobinę NYX Glitter Primer i zaaplikuję pędzelkiem z Hudy ten metaliczny morski cień. Jest to cień bardzo wielowymiarowy. Nie wiem, czy nie lepiej wklepać go palcem. Jest dosyć ciemny, ale wygląda ładnie. Jest nawet bardziej drobinkowy na powiece niż w palecie. Okej, wyszło ciemniej niż się spodziewałam, więc użyję jeszcze jednego metalicznego cienia. Pójdę w to srebro, które akurat jakoś wybitnie mi się tutaj nie podoba. Na zdjęciach tej palety w internecie najbardziej przerażały mnie właśnie te srebrne odcienie. Ale może niesłusznie. No są to piękne drobinkowe cienie. Może nie są to moje tonacje. I w trakcie aplikacji tych metalicznych cieni naszło mnie takie przemyślenie, że trochę te metaliczne, akurat te dwa metaliczne cienie, są nieco za ciemne do klimatu, jaki jest w tej palecie. Szczególnie mam tutaj na myśli maty, ponieważ maty są dosyć jasne i pastelowe. Więc kiedy próbujemy wkomponować w ten makijaż tak ciemne metaliki, no to zaczyna to wyglądać trochę przytłaczająco, ponieważ tak naprawdę za bardzo nie mamy czym przyciemniać historii dookoła tych metalicznych dwóch ciemnych cieni, więc zaczyna to wyglądać no trochę nie do końca. Albo ja się nie umiem malować. Wrócę zatem do tego najciemniejszego fioletu i spróbuję pozacierać granice pomiędzy matami a metalikami. I może to zacznie wyglądać trochę lepiej. W wewnętrznych kącikach mam ochotę na małe przełamanie i użyję tego miętowego cienia z paletki. Swoją drogą muszę przyznać, że w palecie znajduje się świetnej jakości lusterko. Polecam, naprawdę. Rewelacyjnie wszystko widać jak na dłoni. Będę z tą miętą kontynuować również na dolnej powiece, kiedy już ją pomaluję po nałożeniu podkładu. I tak jak widać, w przypadku tych metalicznych cieni osyp się już pojawia nam niestety. Nie jest jakiś skrajnie duży, ale na szczęście nie nakładałam wcześniej podkładu, więc będę mogła to spokojnie oczyścić. Tak samo ten miętowy cień nie przetrwał próby i trochę się osypał, ale też nakładałam go dosyć dużym, puchatym pędzlem. Okej, moi drodzy, wyczyściłam osyp i tak jak widzicie, zagęściłam lekko linię rzęs eyelinerem z Huda Beauty, a właściwie tą kredkową końcówką tego eyelinera. I teraz przejdę już do wytuszowania rzęs. Nie jestem pewna, czy w tym makijażu będę kleić sztuczne rzęsy, ponieważ ostatnio mam problem z łzawiącymi kącikami, więc chcę dać im trochę odpocząć. A tuszowanie rzęs bez przyklejania sztucznych znacznie mi w tym pomaga. I maskarę, którą Wam dzisiaj pokażę, testuję już od kilku dni, ale jej premiera miała miejsce 31 października. I jest to maskara Gosh Catchy Eyes Drama, która ma precyzyjną, silikonową szczoteczkę. I muszę przyznać, że podchodziłam do tej maskary z pewną rezerwą, dlatego że dostałam ją w paczce PR-owej, natomiast ma bardzo fajną, lekką, ale jednocześnie czarną formułę. Szczoteczka, tak jak wspomniałam, jest silikonowa, więc świetnie mi się sprawdza. Ja uwielbiam tego typu szczoteczki. Dodatkowo ona przepięknie rozdziela rzęsy. Nie wiem, jak to jest opracowane, ale mimo, że mam ostatnio jesienią przez wiatry łzawiące kąciki, jak tylko wyjdę na dwór i też teraz przez podrażnienie oczu, to ona się mimo wszystko nie rozmazuje, na siłce też się nie sypie, a jednocześnie nie sprawia problemów przy demakijażu i nie potrzebuje jakichś super ekstra specjalistycznych płynów dwufazowych, żeby ją zmyć. I z ciekawostek, z tego co wyczytałam, jest to produkt wegański i o
opakowanie, słuchajcie, w połowie zostało wykonane z plastiku odłowionego z zanieczyszczonych oceanów, także jest to plastik z recyklingu. I przyznam Wam, że efekt przy dwóch warstwach jest naprawdę spektakularny. Biorąc pod uwagę, że są to moje rzęsy, które nie są najszczęśliwsze, dodatkowo ostatnio, kiedy kleiłam sztuczne rzęsy, a właściwie kiedy je zdejmowałam, to zerwałam sobie przy okazji kilka moich własnych, no to efekt teraz naprawdę jest imponujący i satysfakcjonujący. Przy jednej warstwie jesteśmy w stanie osiągnąć taki bardzo przyzwoity, codzienny efekt, przy dwóch mam wrażenie, że nie muszę przyklejać sztucznych rzęs i bardzo się z tego cieszę, bo naprawdę nie mam dzisiaj na to ochoty. Co więcej, mam też ciekawą informację, głównie dla łowców promocji, ponieważ teraz w Hebe jest bardzo ciekawa akcja, właśnie z okazji tej światowej premiery od 31 października do 6 listopada. Trwa akcja, że pierwsi klienci, którzy zrobią zakupy, będą mogli nabyć te maskary, słuchajcie, za 1 grosz, a pozostali będą mogli zakupić ją za połowę ceny, czyli za 29,99. Także wydaje mi się, że jest to ciekawa promocja. Emocja, warto się nią zainteresować. Także tyle a propos makijażu oczu i maskary. Maskary naprawdę bardzo fajnie mi się nosi na przestrzeni kilku ostatnich dni. Nakładałam ją 4 razy z jednym dniem przerwy, kiedy robiłam dla Was nagranie poprzedniego filmiku. No i naprawdę jest rewelacyjna, super się utrzymuje, także naprawdę polecam. Teraz Was oddalę, przejdziemy do makijażu twarzy, a dolną powiekę zrobimy sobie później. Przejdę teraz do aplikacji podkładu i pragnę zaznaczyć, że wcześniej nawilżyłam bardzo dogłębnie moją cerę, ponieważ wiem, że może być to podkład nieco wysuszający, więc nałożyłam Ultra Facial Cream z Kielsa. Także teraz mogę już przejść do niewielkiej ilości tego podkładu, bo naprawdę słyszałam, że wielkość ziarenka grochu wystarczy na pokrycie całej twarzy. Dodatkowo będę aplikować go pędzlem, bo też słyszałam, że taka aplikacja najlepiej się sprawdza, że gąbka z tym podkładem może się tutaj w 100% nie zgrać. Także mam tutaj pędzel z NYXa, taki fajny, zbity i go wcześniej nie zwilżałam, dlatego że jest to podkład chyba taki bardziej tłusty, więc nie chcę, żeby gryzł się ewentualnie z wodą z pędzla. Jeśli chodzi o podkład, to tak jak widzicie, jest bardzo jasny, całkiem jak ja. Gdybym ja miała kupować ten podkład, to pewnie kupiłabym go z tonami nieneutralnymi, tylko chłodnymi, różowymi, natomiast to jest prezent od Gosi Smelcerz, która podarowała mi ten podkład, żebym go sobie przetestowała, także będę nakładać to, co mam, dzięki Gosiu za tę możliwość, więc moi drodzy, zaczynamy aplikację. Wyłożyłam, moi drodzy, na grzbiet dłoni taką ilość. Mam nadzieję, że nie będzie to za dużo ani za mało, zaraz się okaże. Najwyżej nie zużyję wszystkiego, jeżeli okaże się, że jest to zbyt dużo. No i cóż, przechodzimy do aplikacji. Ale jaśniutki. Bardzo mocno napigmentowany skubaniec. Faktycznie niewielka ilość wystarczy na pokrycie twarzy, nie jestem pewna, czy to zużyję. Jeśli chodzi o jego wykończenie, no to w pierwszej chwili wydaje się takie lekko tłustawe, natomiast szybko zastyga do matu. Obawiam się trochę, że to nie będzie idealna formuła podkładu dla mnie, mimo tego, że ja lubię mocne krycie, to jednak to dosyć matowe wykończenie może nie być moim ulubionym. Ale zobaczymy, nie skreślam go, dlatego że byłam go niesamowicie ciekawa od momentu, kiedy tak naprawdę wyszedł na rynek. Póki co jedyne, co mnie wkurza, to fakt, że troszeczkę się trzeba z nim popieścić. No bo trzeba go nakładać niewielkimi ilościami, tutaj się nawcierać. Zwykły podkład nałożyłabym już jakieś 3 minuty temu, a tutaj jeszcze końca nie widać. Natomiast może efekt końcowy będzie tego wart, zobaczymy. I mimo tego, że staram się go nakładać naprawdę bardzo cienką ilością i tutaj sporo tego podkładu jeszcze na grzbiecie dłoni mi zostało i nie zamierzam go dokładać, no to w niektórych miejscach mam wrażenie, że się tak dosyć brzydko osadził. Zresztą za chwilkę pokażę Wam go na zbliżeniu. No niestety osadził mi się tutaj na twarzy tak, jakbym miała jakieś suche skórki czy nawet strupki, ale ja tego nie mam, bo mam twarz w tym momencie naprawdę nieźle wypielęgnowaną. No a w miejscu, gdzie nałożyłam jedną cieniutką warstwę, to nadal widzę, że przebarwienia mi dosyć mocno przebija. Ja zdecydowanie wolę rzadsze formuły, mniej wymagające, które mogę sobie nabudować, które nie mają takiego szalonego krycia, natomiast łatwiej się z nimi pracuje. I w ostatecznym rozrachunku jestem w stanie osiągnąć nimi lepsze krycie niż uzyskałam tym podkładem. No i to wykończenie też jest bardziej atrakcyjne i nic mi się nie osadza. No ale spróbuję to, słuchajcie, jeszcze jakoś doklepać. No to jest po prostu zważony podkład w tym miejscu. Mimo że ja nie nakładałam żadnej specjalistycznej bazy w tym momencie, ani silikonowej, ani żadnej innej, ponieważ chciałam, wiecie, wyjść na zero. Także nałożyłam tylko sprawdzony krem, który nigdy nie ważył mi żadnych podkładów. No ale no niestety nie wygląda to tak, jakbym sobie tego życzyła. Także już przejdę do korektora, przypudruję twarz i za chwilkę do Was wrócę, będziemy testować kolejne kosmetyki. Ten podkład jest na tyle matowy, że nie będę go pudrować całego. Skupię się tylko na przestrzeni pod okiem, gdzie mam nieprzypudrowany, nieutrwalony dobrze korektor. Także zrobię to teraz.
No i odrobinkę w strefie T, natomiast boki twarzy pozostawię nieruszone, ponieważ one i tak są matowe, wyglądają jak przypudrowane. Okej, moi drodzy, przejdziemy zatem teraz do konturowania twarzy i mam tutaj nowość, paletkę Affect Contour Palette 2, stworzoną przez Karolinę Matraszek. Nie mam jedyneczki, natomiast dwójka prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Mamy tutaj bronzer, róż i rozświetlacz, także wydaje mi się, że róż i bronzer zaaplikuję na policzki. Co do rozświetlacza się zastanowię, bo mam, wydaje mi się, ciekawszą propozycję. No i troszkę mi szkoda, że z tym podkładem mi nie wyszło, ponieważ tak jak wiecie, ja lubię mocne krycie. No ale chyba ten efekt matu jest dla mnie zbyt intensywny. No i to, że się troszeczkę lubi osadzać na twarzy. Może po prostu mam taki typ cery, że ten podkład lubi się osadzać, może jest zbyt sucha i to nie wygląda zbyt dobrze niestety. Co do bronzera, widzę, że ma dosyć ciepły ton, natomiast nie widzę, żeby gryzł się z moją jasną, chłodną karnacją. Bronzer jest naprawdę bardzo aksamitny, pięknie się rozkłada na twarzy, można go budować. Na pewno zaletą tego podkładu ze Smashboxa to fakt, że jednak zastyga, więc faktycznie tego pudru na bokach twarzy nie potrzebuje. On wydaje mi się takim fajnym w tonie zgaszonym różem, także mam nadzieję, że będzie na policzkach prezentował się elegancko i że będzie fajnie zgrywał się z bronzerem, bo w porównaniu do bronzera wydaje mi się, że ma taki dosyć chłodny ton. Jaki napigmentowany skubaniec! Muszę wziąć większy, bardziej puchaty pędzel, żeby go tutaj podocierać. Nie do końca jestem przekonana, czy w przypadku mojej karnacji on się będzie sprawdzał. Wydaje mi się, że osoby bardziej opalone docenią ten ton. Daje trochę taki efekt zmrożenia policzków przez niskie temperatury. Wiecie, jak się wyjdzie w mróz minus 20 stopni, to mniej więcej coś takiego robi się na policzkach i na nosie. Jeśli chodzi, moi drodzy, o to, jak czuje się moja skóra w tym makijażu, no to jest dosyć sucho, szczególnie tutaj w linii uśmiechu. Czuję ściągnięcie, taką suchość w tym obrębie, także no nie wiem, czy byłabym w stanie nosić ten podkład dłużej niż 2-3 godziny, bo trochę się zasusza jednak. Co do rozświetlacza, to podziękuję dzisiaj temu z paletki Affectu. Chcę pokazać Wam bombę, którą testuję od kilku dni i jest to rozświetlacz, słuchajcie, z Inglota The Powerpuff Girls Sparkling Dust. Kocham ten rozświetlacz, daje efekt mokrej skóry. Coś przepięknego, coś rewelacyjnego, uwielbiam i będę używać teraz namiętnie przez najbliższych kilka miesięcy. To jest bomba, to jest hit. Naprawdę kupujcie w ciemno, jeżeli dostaniecie, bo go naprawdę rekomenduję na 100%. No teraz wypada dosyć drobinkowo, nałożony na taką matową formułę, natomiast kiedy nałożycie go na podkład bardziej nawilżający, na nieprzypudrowaną tą przestrzeń szczytów kości jarzmowych, no to prezentuje się jeszcze lepiej, chociaż i tak daje efekt mokrej skóry, musicie uwierzyć mi na słowo. To jest coś przepięknego. To jest efekt, którego brakowało mi w tych rozświetlaczach sypkich z Anastazji, bo one czegoś takiego nie dawały. A tutaj proszę, nasz polski Inglot i tak daje radę z takim cudownym rozświetlaczem. Jesteście znowu na zbliżeniu, ponieważ dokończymy sobie teraz makijaż dolnej powieki. I zastanawiam się, czym to tutaj dzisiaj wykończyć. Może użyję najpierw tego dosyć intensywnego, pastelowego, brzoskwiniowego koloru. No, nie jest to kolor moich marzeń, ale zaraz przyciemnimy tutaj zewnętrzny kącik i będzie lepiej. Zdecydowanie ten neonowo-pastelowy odcienia dolnej powiece muszę nieco ugasić, także użyję ciemniejszej historii, jaką będzie cień, którego używałam już wcześniej na górnej powiece. Może wymieszam go nawet lekko z tym przybrudzonym fioletem. No tutaj na dolnej powiece nie chcą się te cienie aż tak fajnie przyklejać. I teraz na dolną powiekę w wewnętrznym kąciku nałożę odrobinę NYX Glitter Primera, ponieważ będę chciała nałożyć metaliki. I wydaje mi się, że nałożę to złotko. No ten cień jest wyborny. Wspaniały. Wielowymiarowy. Pięknie się mieni. Ma zarówno mniejszą, jak i większą drobinę. Widzę w podglądzie, że muszę popracować jeszcze nad zewnętrznym kącikiem. To jest śmieszne, bo nie widzę tego w lusterku, a podgląd mówi mi wszystko. Widzę, że tutaj jest jeszcze pewien prześwit, także za chwilkę to dopracuję i zaraz do Was wrócę. No powiem Wam, że tak tutaj nabudowuję te cienie i nabudowuję, ale bidnie wyglądają jak na chude. No nie przykleja się to tak, jak sobie tego życzyłam na dolnej powiece. I nie prezentuje się to jakoś super spektakularnie. Wytracają się te cienie w trakcie blendowania. Ja wiem, że tutaj nie jest najbardziej lepko, że ta przestrzeń była wcześniej przypudrowana, natomiast już bez przesady.
Zdecydowanie tańsze cienie, a chcą się tutaj na dole lepiej lepić. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem. Widzicie? To zrobi się jakaś plama dziwna. Nie wiem skąd. Ojejku, no troszkę przeleciałam większym pędzelkiem po tej dolnej powiece i już znowu powytracały mi się te cienie. Okej, już to tak zostawiam, moi drodzy, bo zaraz będzie jakaś tragedia i dramat na tej dolnej powiece. Się wkurzę, rzucę to wszystko i zakończę ten test i nie będę miała filmu na niedzielę. No powiem wam, że jestem w szoku, jak kiepsko te cienie przyklejają się do dolnej powieki. Przecież nakładam je w dokładnie ten sam sposób, w jaki nakładam wszystkie inne cienie na dolną powiekę. Jestem wkurzona. W tym momencie jestem po prostu wkurzona. Nie wiem, te cienie są troszeczkę w konsystencji zbyt pastelowe, przez co zaczynają się wytracać. I ta mięta tutaj też na górze zaczyna się odklejać sama od siebie. Nie wiem, kurczę, nie wiem, o co chodzi, naprawdę, jest dramat. Przejdę do tego jasnego cienia rozświetlającego i nałożę go w wewnętrzne kąciki. Może to uratuje sytuację. No jest trochę lepiej, jakoś ten makijaż będzie wykończony przynajmniej. Ale powiem wam, że o ile na początku ta paleta mi się podobała z tymi bezpieczniejszymi kolorami, które widzę, że są dopracowane do perfekcji. Tak samo metaliczne cienie w jasnych kolorach, tych złotach są rewelacyjne. O tyle te bardziej już, że tak powiem, wystrzałowe, kolorowe, no nie dają sobie do końca rady na powiekach. Przynajmniej w momencie, kiedy aplikuję je moimi technikami. Dajcie mi znać, jak będziecie mieć tą paletę, jak wam się sprawdza, szczególnie pod kątem tych kolorowych, udziwnionych cieni. No mi to się do końca nie podoba. Nie podoba mi się to, co dzisiaj zrobiłam sobie na oku. I wracam teraz do mocniejszego punktu dzisiejszego testu, czyli do maskary. I wytuszuję sobie dolne rzęsy. Okej, moi drodzy, makijaż skończony, także mogę teraz przejść do podsumowania tego, jak używało mi się dzisiejszych najnowszych z najnowszych produktów, które wam dzisiaj pokazałam. No i cóż, może zacznę od tych najmniej szczęśliwych po to, żeby zakończyć pozytywnym akcentem. No i chyba najmniej dzisiaj sprawdził mi się podkład. Mam wobec niego dosyć mieszane uczucia, ponieważ są miejsca na mojej twarzy, gdzie on wygląda okej. W niektórych miejscach wygląda tak, jakby na twarzy leżał, jeszcze w innych zaczyna się zbierać i grudkować i ważyć. W jeszcze innych miejscach z kolei zaczyna mi przesuszać szczególnie tutaj okolice ust. No a w niektórych wygląda okej, wygląda gładko, najlepiej wygląda na czole, z kolei tutaj na boku twarzy nie przykrył mi tego, co teoretycznie taka formuła tak mocno kryjąca powinna mi przykryć. Także nie wiem, o co chodzi, ja mu dam jeszcze szansę, spróbuję go nałożyć na bazę, którą się z baz dedykowanych od Smashboxa, czy na tą nawilżającą stricte wodnistą, czy może na ten olejek ze Smashboxa. Dajcie mi znać, jeżeli macie ten podkład, na co go nakładacie i w jaki sposób go nakładacie. Póki co nie jestem przekonana, nie wygląda dobrze i ja zdecydowanie lepszy efekt, nawet lepszego krycia jestem w stanie uzyskać podkładami rzadszymi, może nawet mniej kryjącymi, ale krycie mogę sobie zawsze nabudować, czy to podkładem, czy to nawet niekoniecznie podkładem, tylko korektorem i mieć świeższy efekt, no i też bardziej przewidywalny niż to, co uzyskałam dzisiaj. To jest podkład, z którym się trochę pobawiłam dzisiaj, trochę za dużo, jak na moje standardy, a mimo wszystko nie wygląda tak, jakbym tego oczekiwała. Kolejnym produktem, wobec którego mam mieszane uczucia, to niestety ta paletka z Huda Beauty. I tak jak widzieliście, o ile na samym początku byłam zachwycona tym, jak te cienie się łączą, szczególnie na górnej powiece, to schody zaczęły się w przypadku metalicznych cieni, tych dwóch ciemnych, które moim zdaniem są tutaj trochę za ciemne w kontekście całej palety, która jeśli chodzi o maty jest dosyć jasna, pastelowa, tutaj wyskoczyli nam z takimi trzema tak naprawdę ciemnymi historiami. Ta fioletowa jeszcze się obroni, ponieważ mamy tutaj dużo fioletowych sytuacji, natomiast te dwie, ta szara oraz bardziej zielonkawa, no już tak jak widzicie na mojej powiece wygląda dosyć brudno, chyba tak to nawet mogę określić. Trochę się te cienie metaliczne osypywały. Jeśli chodzi o miętę, to zaczęła się wytracać. Mam na przykład tutaj w wewnętrznym kąciku taką plamę, przez którą prześwituje mi skóra. Nie dał się ten cień później pod koniec nabudować, także nie wiem, co przedziwnego się tutaj zadziało, ale no te cienie niby są masełkowe, ale z drugiej strony mają trochę taką kredową konsystencję i nie wiem, o co tutaj naprawdę chodzi.
Jestem trochę w szoku w tym momencie, podsumowując Wam tę paletę. Jeżeli zadacie mi pytanie, czy ja będę używać tej paletki, to wydaje mi się, że tak, ale paradoksalnie będę używać tylko tych jasnych, neutralnych tonów, no i może oczywiście tych metalicznych, złotych historii. Może dam też jeszcze szansę tej mięcie, natomiast ta paleta all in all nie podoba mi się za bardzo. Też budowanie cieni na dolnej powiece było koszmarem i znam cienie, które sprawdzają się w tej sytuacji zdecydowanie lepiej. Ja nie nakładałam tych cieni na jakąś niesprawdzoną bazę czy na niesprawdzony korektor, mówię teraz o dolnej powiece, tylko nakładałam je dokładnie tak samo, jak nakładam wszystkie inne cienie, czy to z Huda Beauty, czy z innych marek, które przyklejają się jak marzenie. W tym przypadku to było naprawdę duże wyzwanie, żeby nałożyć te cienie tak, żeby je nabudować, żeby nie było plami, żeby jakoś się to ostatecznie prezentowało. Także miałam trochę czasami momentami wrażenie, że pracuję z jakimiś tanimi cieniami, które nie mają pigmentacji. Także no kurczę, ta paleta pewnie będzie kosztować jakieś 300 zł, no a jednak nie spełnia moich oczekiwań w 100%. Nawet już pomijając fakt, że kolorystycznie to nie jest coś w 100% dla mnie, ponieważ wydaje mi się, że jest to taka paleta dla osób, które trochę może by chciały poszaleć z kolorem, ale się boją, tak sobie Huda wymyśliła, że pójdzie na kompromis i zrobi coś dla osób, które się malują tak codziennie neutralnymi kolorami i dowali tutaj coś miętowego, tutaj coś bardziej lawendowego i już będzie miała fajną kolorową paletę. No, te kolory są takie wypłowiałe trochę i okej, do makijaży dziennych spoko, zbudujecie nimi fajne dzienne makijaże, ale już troszeczkę chcąc sobie poszaleć, wydaje mi się, że Huda miała szczęśliwsze palety, szczególnie te kwadratowe, z którymi można sobie poszaleć zdecydowanie bardziej. Z kolei paletką, która jest fajna, ale nie jest do końca dopasowana do odcienia mojej karnacji w tym momencie, jest paletka z Affectu. Bardzo fajny bronzer, dosyć ciepły, ale tak jak widzicie, nie gryzie się z kolorem mojej karnacji. Co do różu, to mam wątpliwości, czy on się nadaje do mojej jasnej twarzy. Dajcie mi znać, jak on Wam się ostatecznie podoba. Trochę też mam wrażenie, że nie przyklejał się równomiernie do policzków, ale spróbuję go jeszcze nałożyć może na jakiś po prostu sprawdzony podkład, który wiem, jak się zachowuje i po prostu dam tej paletce wszystko, co możliwe, jak najlepsze warunki, żeby jej jeszcze raz użyć, przetestować i wtedy dam Wam znać, jak ostatecznie mi się sprawdziła. Nie użyłam rozświetlacza, ale z tego, co widzę, to jest rozświetlacz taki beżowy, opalizujący na złoto-róż. Też wydaje mi się dosyć ciemny, także do mojej karnacji w tym momencie mógłby być po prostu za ciemny, więc to wydaje mi się, że jest paletka dla osób nieco ciemniejszych. Może z trochę cieplejszą karnacją, chociaż niekoniecznie. Ważne, żeby po prostu nie być tak białym jak ja. Jeśli chodzi zaś o hity hitów, no to na pewno muszę wspomnieć o maskarze. O dziwo, moi drodzy, bo jest to marka drogeryjna, Gosh, dostaniecie ją w Hebe, no ale sprawdza się zdecydowanie lepiej jak nie jedna maskara z wyższej półki, więc słuchajcie, po co przepłacać, po co płacić 150 zł za maskarę w Sephorze, którą użyjecie 10 czy 15 czy 30 nawet razy, wyschnie Wam, zacznie się osypywać. Jak można sobie kupić bardzo przyzwoity tusz, który się ani nie osypuje, ani nie skleja rzęs, ani nie rozmazuje w ciągu dnia. Naprawdę ma bardzo przyjazną konsystencję, nawet dla oczu bardzo wrażliwych. No i nie zapłacić za niego miliona monet. Także naprawdę polecam. Super maskara. Approved przeze mnie. W tym momencie naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Polecam. Adrianna Grodkowska. No i ostatni kosmetyk, również petardziocha dzisiejszego odcinka, która poprawiła mi trochę humor, przykryła mi nawet ten trochę tutaj gruz od podkładu, także czuję się teraz zdecydowanie lepiej i jest to ten rozświetlacz z Inglota. Jeżeli macie możliwość, jeżeli są te produkty dostępne na wyspach czy w sklepach Inglota, to bierzcie w ciemno ten rozświetlacz, bo jest naprawdę rewelacyjny. Z czymś takim się jeszcze nie spotkałam, powiem Wam szczerze. Będę go używać teraz namiętnie do takiego podkręcania rozświetlenia, bo zobaczcie, jak to odbija. To odbija po prostu na mokro. Wygląda jak mokra skóra. Także tak, moi drodzy, to już by było wszystko na dzisiaj. Koniecznie dajcie mi znać, jakie są Wasze wrażenia po obejrzeniu tego filmiku. Czy testowaliście któryś z produktów, które Wam dzisiaj pokazałam? No i cóż, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa, pa!